Witam was wszystkich, a dzisiaj mam kluczyki od takiej bryki. Kup se Porsche, bo gówno gorsze, tak mawiają. Dzięki za pozdrowienia, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. Lecimy z tym sprzętem. Za chwileczkę sprzedawca ucieka do domu. Porszawka rocznik 2005. Dwóch właścicieli, książka serwisowa. Przejechane 145 tysięcy kilometrów. Silnik 3,2 litra, 250 koni. Tak, wiem, słabeusz, ale chętnie współpracuję z instalacją gazową. Auto ma swoje lata, więc kilka drobnych mankamentów można znaleźć. Niewielkie odpryski, niewielkie zarysowania, jak przykładowo tutaj na zderzaku. Jak widać, są parktroniki, reflektory przednie są klarowne. Oponki Hankook w bardzo ładnym stanie, alusy bez obcierek, tarcze hamulcowe nie mają rantów. Jest też drugi komplet alu z oponami, znajduje się na hali. Pod tym filmikiem wkleję wam linka, żebyście mogli sobie ten samochód zobaczyć na stronie sprzedawcy. Oczywiście całe auto przemierzyłem. Wychodzi na to, że strona pasażera została ponownie przelakierowana. Dokładnie chodzi o drzwi przednie, tylne, tylni błotnik oraz tylna klapa. W granicach rozsądku jakieś 170 mikronów, czyli nic wielkiego się nie wydarzyło. Być może była jakaś rysa na samochodzie. Tutaj, jak widać, jest lekkie zarysowanie na lusterku. Tutaj widać, jest lekka obcierka na listwie dolnej, ale generalnie jak na ten rocznik samochód prezentuje się bardzo ładnie. Szukam w tej chwili już mankamentów na siłę. Tutaj jest kilka niewielkich odprysków, tutaj jest wgniotek i zarysowanie. Tutaj widać przy tylnej klamce ktoś chyba pazurami drapał ten lakier i tutaj znalazłem takiego malusieńkiego purchelka, pypcia dosłownie, ale chcę wam jak najdokładniej samochód pokazać. Strona kierowcy jak wygląda. Tutaj jest niewielkie zadrapanie, być może da się to spolerować. No i zauważyłem, że obudowa lusterka jest tutaj delikatnie pęknięta. Tak wyglądają kluczyki od tej bryki. Więc pokaż, kotku, co jest w środku. Otwieramy Porszaka, zobaczymy, jak się prezentuje w środku ten sprzęcior przy tym przebiegu. Tak wygląda wnętrze. Największe ślady zużycia widać tutaj na fotelu kierowcy. Są pęknięcia, jest lekko przybrudzony. Kierownica delikatnie wyślizgana. Jest to jedna z biedniejszych wersji, nie ma tempomatu, nie ma nawigacji, nie ma też poziomowanego zawieszenia, które potrafi być problematyczne. Auto stosunkowo proste jest, nie ma tutaj fajerwerków, ale to, co jest potrzebne do jazdy, znajduje się na pokładzie. Tył samochodu praktycznie jak nówka sztuka, nieużywany. Otwieramy bagażnik, zobaczymy, jak się prezentuje. Bagażnik, jak widać, jest czyściutki. Wejście 12 V. I tutaj ktoś dojazdówkę cap, carap, cap. Bagażnik zamykamy ręcznie. Jest tutaj dociąganie bagażnika. Pyk, właśnie zadziałało. Wszystko, co tutaj sprawdziłem na pokładzie samochodu, wychodzi na to, że jest sprawne. Elektryczne lusterka, wszystkie szyby, klimatyzacja. Wszystko, czego się nie dotknąłem, działa w tym samochodzie. Zobaczmy sobie jeszcze fotel od strony kierowcy, w jakim jest stanie. Z tej strony samochód również wygląda jak nówka sztuka. Tutaj leży mój miernik. To co? Czas najwyższy wsiąść, odpalić tego sprzęta. Pokażę wam silnik, podniosę maskę, a na końcu pokażę wam opis samochodu oraz cenę wywoławczą za tego sprzęciora. Powiem wam, pod maską za wiele nie widać. Wszystko jest zabudowane.
silniczek pracuje równo, jest suchy, ale najwyraźniej chyba był myty przed sprzedażą. Tak się prezentuje wnętrze. To co, palimy tego sprzęta, wkładaj kluczyk. Mam nadzieję, że mam tutaj na park, żeby mi samochód nie odjechał. To by były jaja, jakbym tutaj wycedził w tego miniacza. Dobra, palimy go. 145, 350 przejechane. Tryk i chodzi. Odpala bardzo ładnie, pracuje równo, grzane pośladki. Tak jak wspomniałem, klimatyzacja sprawna. Idziemy pod maskę, zobaczymy silnik. A za chwileczkę pokażę Wam opis tego sprzęta. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy warto, czy nie. Powiem Wam, jak na ten rocznik Porszawka naprawdę prezentuje się jeszcze całkiem. Ten fotel kierowcy trochę szpeci. Silnik cichutki, pracuje równo. Na wolnych obrotach nie da się go przygazować. Ma jakąś odcinkę, już próbowałem. Chciałem Wam pokazać dźwięk silnika. Niestety się nie da. Nie będę go tutaj piłował. Dobra, pokażę Wam szybko opis. A Wy piszcie w komentarzach, co o tym sprzęcie sądzicie. Pozdrowionka, do usłyszonka. Widzimy się w kolejnych filmikach. Zdrówka, cześć!